Dobra, jaki mecz chcemy zobaczyć? 16 godzin temu był mecz G2 i Rogue. Na pewno grany. To chcemy zobaczyć? Myślę, że tak. No i dobra. Co my tu mamy? G2 miało inaczej. Najpierw omówmy sobie bany. Został oczywiście zbanowany Nocturne, oczywista rzecz. Został zbanowany Xayn, dość oczywista rzecz. Jak mówiłem, pojebany. Dobra, więc wracając do banów. Poszła Akali. Akali dopiero w tym patchu dostała nerfa na używanie Q podczas E, więc była niebezpieczniejsza tam z pewnością. Jednocześnie poleciał też Thresh. Thresh w ogóle jest strasznie ciekawą sprawą. Pamiętajcie, to jest patch 11.13. On to jest wcześniejszy patch, Akali tam jest mocniejsza. W ogóle Akali na ogół na proscenie jest lepsza. No i tak. Thresh jest o tyle ciężki do zagrania przeciwko, że jako jedyny ma ten spell swojego W, które jest maksowane jako pierwsze, z tego co ostatnio też zdążyłem się zorientować. I po prostu masz niesamowite bezpieczeństwo na bocie. Thresh stoi z tyłu, rzuca latarnię i przeciwny twój AD carry może po prostu farmić za darmo, a potem se kliknie te latarnie i przeleci 4 km. Więc Thresh także zawsze radzi sobie w mecie całkiem fajnie. Dalej jest też hukującą postacią, ma bardzo dobry peel, w zasadzie jeden z lepszych, bo E można przerywać praktycznie wszystkie skoki, a gracze na tym poziomie oczywiście robią to dość łatwo, więc bardzo ciężko jest zingage'ować twojego AD carry. Masz slowa 99%, masz latarnię, masz hooka, więc Thresh zawsze radzi sobie dobrze w dobrych rękach, tak bym powiedział. Xayn, OP jungla, Gwen... Ja nie lubię Gwen, ale jest po prostu spierdzielonym pikiem. Varus, którego można zagrać zarówno w onhity, jak i w Litality, bardzo denerwujący. Pierwszy pik, jaki poleciał od G2, to jest Lucian. Lucian jest poniekąd flex pikiem, możesz go zagrać na topie, możesz go zagrać na midzie, możesz go zagrać na carry. Ostatnio coraz rzadziej, myślę, go widzimy na carry, co zmienia faktu, że przecież nim tradycyjnie był. Natomiast odpowiedź to Viego, który jest posraną postacią i wystarczy jeden reset w teamfightcie i on w tym teamfightcie robi milion. Także w jego można też piknąć na topa, można piknąć na mida, można piknąć do jungli. I to powoduje, że jako flex pick też będzie pikowany bardzo szybko. Czy ja słowo dam radę wbić P1? Nie mam pojęcia, stary, jak miałbym ci na to odpowiedzieć. Kalista, czyli wiemy już, co pojawi się na carry. Tymczasem odpowiedź od G2 zdaje się, że... O, nie pojawi się Kalista, pojawiła się Diana. Bardzo dobry teamfighter. Może się pojawić na midzie, może się pojawić w lesie, choć teraz strzelam, że to będzie las. Teraz już na pewno to będzie las, okej. Okay. Teraz już mamy pokazaną też Tristanę. Tristana będzie w takim razie grana na chociażby midzie. Ale mogłaby być grana na carry oczywiście. Ale Caps dziwnie wygląda łysy. Jeszcze raz łysego Capsa. Okej. Okay. Łysy Caps dziwnie, nie? Zedzik? No trochę bym się zdziwił na tym Zedzie, ale pojawia się Nautilius. Okej, okay, wiemy już, co będzie grane na bocie tutaj drużyny Rogue. No i przechodzimy do kolejnej fazy banowania. Ile ta gra trwa? Nie wiem, trochę trwa. No i zobaczmy. To tam zostanie zbanowane. Fajne flex piki są strasznie ze strony G2. Poppy zbanowana. Poppy zbanowana, no cóż, Poppy bardzo kontruje chociażby Kalistę, więc nie dziwi mnie to, Poppy byłaby dobrym pikiem. Jednocześnie blokuje też dasha na Nauta, blokuje też dasha Viego. Natomiast ze strony G2 pojawiła się LB, która ostatnio radzi sobie dużo lepiej. Ostatnio wróciła do mety LB trochę. Ciekawa sprawa. W zasadzie całkiem fajnie. Bardzo opresyjny mid, jak wyląduje na tobie łańcuch, to w zasadzie musisz flashować, bo jeśli w tym momencie wleci jungler, to jesteś martwy. Zwłaszcza jeśli walnie ci double chaina po szóstym poziomie, to w ogóle się robi ciężko. Czy dobry będzie Yasuo w P1? Yasuo jest dobry na każdym poziomie, jeśli wystarczająco dobrze nim grasz, wiesz. Poleciała Leona. Okej, okay, no jeden z częściej pojawiających się supportów w lecu, niedziwota, niesamowite CC, fajne roamy i tak dalej. Tymczasem tutaj znowu kolejny midlaner poleciał w Larsena, poleciał Viktor. No Viktor chyba byłby ciężki do zagrania, jeśli Kapze tutaj planowałby piknąć tę Tristanę, bo po prostu kładzie jej W na twarzy, gdy ona w niego skoczy i jej agresja się kończy w tym momencie. Zbanował topy, ponieważ wczoraj Miki zagrał na supie.
No, nie dziwię się. Poppy może być zagrana na supie, na topie, na jungli i na każdej z tych ról jest ona piknięta po prostu jako odpowiedź w przeciwników, nigdy jako po prostu pick dla Becky. Poppy jest odpowiedzią, dlatego że właśnie kontruje te wszystkie daszujące się postacie. Widzimy, że u Larsena pojawi się Orianna. Teoretycznie nie wiemy, czy Tristana nie zostanie dalej zagrana na bocie, chociaż chyba spodziewamy się jej bardziej na midzie. Pojawia się Braum jako support, dla takiej ilości AD Carry na pewno będzie działał fajnie. No i jeśli to będzie Renekton, to w takim razie Wunder pójdzie sobie tym Renektonem naturalnie, a Lucjana zobaczymy albo na midzie, albo na bocie, tak samo jak Tristanę możemy zobaczyć na midzie lub na bocie. Tak naprawdę można to sobie po prostu flexować i pod tym względem podoba mi się draft G2. Pod jakim względem natomiast mi się nie podoba, jest trochę mało magicznych obrażeń, jest bardzo dużo fizycznych. Frontlane będzie się opierał na Braumie i Renektonie. Wbita jest nie najgorsza, bo jest Diana, jest Braum, ale to nie jest też niesamowity jakiś straszny engage, bo Diana nie ma chorych zasięgów, musiałaby to z Flashem robić, ale jest trochę mało tych magicznych obrażeń, strasznie dużo AD postaci. Przeciwnicy co prawda mają Mundo, który na pewno będzie się strasznie tankował, ale z drugiej strony, no tutaj też wiadomo, jakiegoś Bobka można po prostu kupić, nie? Także trochę mało tutaj magicznych obrażeń. Mundo ma dość sporo magicznych, więc tutaj Mundo i Larsen dostarczają znacznie więcej magicznych. No to tam pomijalne obrażenia zdecydowanie. O, zobaczmy. Jak chodzi generalnie o ten draft, to pomyślmy. Mają mimo wszystko dostępne Rogue RK Kalisty, jeśli by ją połączyć z na przykład Nautem, który miałby na sobie kulkę Orianny, to wtedy macie bardzo fajny engage rzeczywiście, ale myślę, że bardzo ciężko go wyegzekwować w grze, co nie zmienia faktu, że jest to jakiś fajny engage. Jakikolwiek reset dla Viego powinien być zabójczy dla drużyny przeciwnej. Oczywiście będzie musiał bardzo szybko kupić Zonię, Jankos, żeby być w stanie w ogóle wlecieć w ten teamfight i coś w nim zrobić, nie umierając od razu. Dobra, na to nie będziemy patrzeć, przejdźmy do meczu. Okej, super. Okej. Viego zaczął sobie z Blue Smite'em, żeby mieć slowa, nie żeby mieć większą ilość obrażeń i tankowatości. Caps sobie trochę wychodzi na tym midzie. Strasznie mnie dziwi na ogół, kiedy tak wychodzą zawodnicy. Będzie musiał chyba flashować. Ja pierdolę. Nigdy nie rozumiem czegoś takiego. Naprawdę, w ogóle. A wydaje się, że coś wiem o tej grze. Po co masz tutaj stać? Nie masz ani trochę więcej informacji stojąc tutaj, niż stojąc tutaj. Nie masz ani trochę więcej informacji. Nikt tędy nie przebiegnie, bo masz tu wizję. Po co tutaj stać? Tworzysz tę sytuację, grając na Nautiliusa, który ma hooka, nie mając nikogo, kto zabezpieczyłby ci tutaj wizję wcześniej, więc przeciwnicy mogą tutaj być. A ty tak po prostu tutaj wychodzisz. No ja generalnie lubię bardzo G2, ale no nie wiem, no. Nie wiem. Strasznie spalony flash. Strasznie głupio spalony flash. I to już psuje jakąkolwiek presję na midzie. Już w tym momencie Caps nie może grać agresywnie, jeszcze mam mało zdrowia wchodząc na linię. Bez nadziei. Fatalnie. Okej, Inspired zaczyna sobie na topie, więc będzie rutował w stronę bota, natomiast Jankos bez pula, tu już nam uciekł botlane przeciwny. Bez pula będzie na redzie zaczynał. Możliwe, że G2 w takim razie planuje rzeczywiście coś bardziej polobić na tym linie. Może to będzie jakiś cheat recall na trzecim poziomie. Bo nie wiem, dlaczego nie chcieliby aż tak obijać tej Diany. Diana wcale nie ma dobrego sustainu, więc nie będzie to aż takie proste dla Jankosa tutaj do zagrania. Coś tam się wymienia Caps, ale jego strata zdrowia na początku będzie bolała. Mocne wejście jak na fakt, że mamy do czynienia z Braumem, który ma pasywę. No ale okej. Jest tutaj próba wejścia. No Kalista jest niesamowicie agresywny, ma dekery level 1. Kalista niesamowite ma obrażenia na pierwszym, zdecydowanie, więc tutaj się nie dziwi. Obydwaj junglerzy poszli w full cleara, chcą mieć jak najwięcej golda, obydwaj mają farmiące postacie, więc to nie dziwi. W tej chwili meta jest trochę taka pod tych kierujących junglerów. Myślę, że tutaj przewaga na farmy, czy tu będzie dive od razu zagrany? Jest zagrany od razu damage na Hansame. Jeśli go zestunują, to powinno to być podwójne zabójstwo.
Co? To było takie głupie, kurwa. O co chodziło? Oczywiście, pamiętajmy, że Rekkles traci w tym momencie farmę. Pod tym względem to jest gorsze dla drużyny G2. Stracił bardzo dużo CS-ów. Zobaczcie, on ma 8 do 12 przeciwnika, co nie zmienia faktu, że trochę szybciej dobiegnie do linii, to nie będzie i tak aż taka równowaga. Stracił więcej na tym Rekkles pod względem CS-ów. Gdyby nie dostał killa, to by było słabe, gdyby obydwa dostał Miki. Ale dostał jednego killa, więc to jest wymiana 2 za 1 dla G2, który ma w tym momencie przewagę Golda. Kalista wejdzie z dwoma długimi mieczami, jak widzimy, Tristana wejdzie tylko z jednym, ale z dostępną podką i control wardem, więc i tak Hansama dostaje z tego troszeczkę więcej, no ale to i tak jest 2 do 1 wymiana. Wydaje mi się, że mimo wszystko bardziej opłacalna na stronę G2. Bardzo dobry flash ze strony Mikiego. Flash od razu z autoatakiem. Cześć, on to na pewno flashuje? Tak, flashuje z Ignite'em i auto, żeby mieć pasywę. To jest najważniejsze, żeby mieć pasywę Brauma dostępną na Kaliście. Dzięki temu ona dostała stuna. Gdyby nie dostała stuna, nic tutaj by się nie udało. Dziwne to było, tak czy inaczej. Czemu powtórki oglądasz? My sobie robimy analizę. No i cóż. Dziwnie, dziwnie bardzo to wyszło. Jest za to przewaga fleszy na bocie. Pamiętamy, że Miki nie ma flesza, więc łatwo go tutaj będzie wyłapać. Jeśli wyjdzie tylko na zasięg kotwicy, powinien umrzeć. Tymczasem będzie wejście Jankosa. Nie powinno się tutaj nic stać, nie będzie nawet flesz spalony. Po prostu trochę obrażeń zadanych. Tutaj na bocie coś się ostatecznie podzieje. Masz na myśli, że Diana najlepsza w dżungli? Chyba nie rozumiem. Znaczy, ja Dianę preferuję na dżungli, na midzie też jest ok. Na obydwu rolach w zasadzie robi poniekąd to samo. Czy Trundle nie siedziałby tu bardziej niż Renekton? Trundle jest odpowiedzią w pool tanków, którzy kupują mnóstwo resistów. Mundo idzie trochę bardziej w zdrowie, ale patrząc na drużynę przeciwną w tej grze, powinien iść w armora. Ale wydaje mi się, że Mundo był pikowany po Renektonie, więc tutaj ciężko by to było dopracować, bo po prostu najpierw był pikowany chyba Renekton. Chyba. Nie jestem pewny, ale tak mi się wydawało. A rozmawiać ze sobą czatu? Okej, myślałem, że podobno. No i cóż, jak to wygląda na razie? Lekka przewaga Golda oczywiście, dlatego że mają killa przewagi ze strony G2. Na razie ten botlane i tak nie powinien być dla tej Tristany jakoś strasznie do wygrania. Dla Rekklesa, zwłaszcza, że jest ta przewaga długiego miecza. Bardzo dużo farmy zostaje zdenajowane w tym momencie dla Rekklesa. Bardzo szkoda. Dużo muszą odpuszczać w tym momencie CS-ów. Boją się trochę, że ten Viego może tutaj gdzieś być. Jeśli zobaczą go na mapie, może trochę zaczną agresywnie grać. Na razie nie mają takiej możliwości. Ławy dasz ze strony Kapsa. Nie zadał obrażeń, sam bardzo ich dużo dostał. Na razie gra bardzo defensywnie tym Lucianem. Zobaczcie, że zaczął spotką. Bardzo ładny huk między minionami. Ostatecznie dużo nie zmieni. Trochę obrażeń zostanie zwróconych. W zasadzie Trembi dostał trochę więcej niż dostał Miki, ale już tutaj Inspired się układa powoli pod wejście. Na razie jednak wejdzie na Smoka, który jest zwardowany, więc ma informację G2 o tym, gdzie się znajduje przeciwny leśnik. Także Drake jest podjęty. Jankos jest daleko. Wydaje się, że Smok zostanie po prostu oddany. Jeżeli chodzi o pierwsze Smoki, bardzo często w takich sytuacjach, zobaczcie, Jankos tutaj pomoże trochę pchnąć linię, nawet używając Smite'a, pomoże trochę pchnąć linię swojemu midlanerowi, który chce już z tej linii zejść. Nie wiem czemu tam podchodzi, chyba że chcą zabić tego Inspireda, który będzie musiał ostatecznie flashnąć i powinien umrzeć. Całkiem ładna robota. Nie byłem świadom tego, że w ogóle są w stanie na coś takiego sobie pozwolić. Rekkles zdenajowany plantem. Pojawił się tu także Wunder, który będzie musiał zepnąć na swoją linię. Fajnie, że ostatecznie zostaje im dzięki temu przynajmniej kill zwrócony, bo Smoka nie dało się wziąć, zwłaszcza że użył tego Smite'a. Właśnie może gdyby nie używał Smite'a, byłby w stanie, bo obaj junglerzy mają w tym momencie Smite'a za zaledwie 450 obrażeń. Żaden nie miał jeszcze Smite'a dostępnego za 900, bo jest to dopiero 6 minuta gry, dlatego żaden nie miał istotnej przewagi nad swoim przeciwnikiem. Ciężko powiedzieć, czy byłby w stanie wziąć tego smoka. Tak czy inaczej, wow, fajnie, że udało im się stradeować to na killa. To jest kill dla Rekklesa, który w tym momencie dzięki temu dużo zyska. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Pamiętajcie, że on to robi też, żeby mieć prio z mida, żeby Lucian mógł zejść, a Orianna nie, i dzięki temu mieć lepszy teamfight. Przesuniesz licznik celu do nate'ów, bo nie widać tego, co zasłania. Jasne. Nie, tu damy. Tu damy. Jasne. Dobrze, że mówisz, Mortko. Zobaczmy.
Mógłby wziąć. Szkoda, że smajtnął. Mieli dzięki temu prajo, ale mógłby wziąć, myślę. Nie robi to aż tak wielkiej różnicy. Fajnie, że stradowali to. Możliwe, że i tak by nie wziął, bo smite był nieźle zagrany przez Inspired'a. Zobaczcie, że Drake ani razu nie miał poniżej 450 zdrowia, miał 460. Czyli smite był połączony idealnie z autoatakiem w takim sposób, że zadały obrażenia w tym samym czasie. Wunder wchodzi w mocną wymianę, ma dostępną RK i ma Jankosa obok. Gdyby nie miał dostępnego obok Jankosa, mógłby w tym momencie umrzeć. Ale wchodzi w tę wymianę tylko dlatego, że Jankos tam jest. Jankos ma dostępnego flesza. Nie chcą od razu wchodzić, dlatego że Mundo będzie mógł zagrać swoją RK. Bardzo niedobry timing dla Jankosa, bo wchodzi tu w tym momencie Inspired, zdaje się, że będzie musiał uczekać, ale wątpię, żeby coś więcej się tutaj stało. Na razie jest to po prostu spalona RK od Mundo, który ma ogromnie, ogromnie mniej farmy od swojego przeciwnika. Więc tutaj Wunder na razie radzi sobie na tym topie bardzo dobrze. Zobaczcie, że drużyna G2 zaczyna coś kolapsować na mida. Nie wiem, czy będą w stanie tutaj wejść w jakikolwiek sposób, więc trochę mnie to dziwi. Ale ten Nautilus, no nie będzie miał jak umrzeć. Wystarczy rzucić hooka w towera. Jest dash rzucony. Właściwie to, Klusio, po prostu analizę robimy. Nie tyle ćwiczymy samo komentowanie, co analizę. Jankos się zdaszuje w creepa, naturalnie. Chce uciec od tych obrażeń. Oczywiście przewaga farmy na bocie jest znaczna. Jednocześnie w tej chwili Rekkles dopiero musi wziąć swoją farmę. Po tym jak ją weźmie, powinni być na równi w goldzie. Może nawet będzie miał trochę więcej golda, bo oczywiście ma 2 kile do tylko 1 kila. Jednocześnie ma asystę. Asysta to nie jest dużo golda, bo tam z 50, ale jest. Jest to jakaś ilość mimo wszystko. Jest wejście trochę na tym topie. W sensie ten Mundo stoi dość głęboko jak na fakt, że nie ma dostępnego ultimate'a. Gdyby nie fakt, że to Inspired jest tutaj najbliższym junglerem, to myślę, że mógłby się Wunder pokusić w tej chwili o solo zabójstwo na tym Mundo. Kolejny obiektyw sforsowany przez Rogue i kolejny, który zostanie przez nich wzięty. Nie powiedziałbym, że za darmo, bo ostatni smog rzeczywiście skończył się śmiercią dla przeciwnego junglera. Bardzo dobrze, że Inspired wchodzi w przeciwną junglę, ale zostaje z niej wypłoszony przez Wundera. W tym czasie Jankos, zobaczcie, oczywiście widzieliśmy to na mapie bardzo łatwo. Kiedy dostajesz takie powiadomienie o globalne o tym, że Herald upadł, to wiadomo, że Jankos pójdzie na blue przeciwne, dlatego że jungler przeciwny jest wystarczająco daleko, żeby Jankos zrobił to i uciekł, zanim on tam w ogóle dobiegnie. Dlatego Inspired, jako bardzo dobry leśnik oczywiście, pójdzie od razu na blue przeciwnika, a nie na swoje, bo wie, że go tam nie zastanie. Jednocześnie skoro Diana robi jego blue, to nie będzie jej na swoim blue, więc chce wejść na blue przeciwnika. Nie będzie miał ostatecznie takiej możliwości, dlatego że po prostu Wunder, jako także zawodnik, no wiadomo, posiadający rozległą wiedzę, od razu idzie na to blue, żeby je zabezpieczyć. Dopiero co spuszował wave'a, więc nie traci w tym momencie wcale tak dużo. I dzięki czemu będzie w stanie obronić to blue. Inspired się cofa. W tym czasie są też brane plate'y na bocie. Jeśli udałoby się Rekklesowi tutaj wziąć jeszcze jednego plate'a i to solo golda, uda mu się, bo ma swoje E dostępne, to Rekkles jest w tym momencie dość bogaty. Rekkles w tym momencie wróci z naprawdę niezłymi itemami. Zdecydowanie powinni się zresetować, zwłaszcza, że drużyna przeciwna czegoś tu... Chociaż... Chyba będą szukać. Nie ma w ogóle wizji, co nam pokazują tutaj w studiu ze strony... Ale zostanie puszczony duszek po prostu Kalisty. Więc mimo wszystko nie będzie musiał tutaj face-checkować Nautilus. Walka 2 na 2 byłaby ciężka do zrobienia. Najpierw Rekkles zdecydowanie dobrze by było, żeby się udał po itemy. Jankos jest widoczny na wardzie, więc tutaj Trymbi nie powinien podchodzić. Tutaj będą po prostu się defić zawodnicy drużyny Rogue. No i cóż, w tym momencie zdecydowanie chciałbym zobaczyć, jak Rekkles się cofa, wraca z ogromnym itemem i zaczynają jego przewagę przekuwać w istotne rzeczy. Zobaczcie, że przewaga golda jest duża po stronie G2, ale dalej jest posiadany chociażby ten Herald, który musi być zostać wykorzystany przed spadnięciem plate'ów. I zobaczymy, gdzie zostanie zagrany przez Inspired'a. Czy to będzie midlane, czy to będzie botlane? Nie spodziewałbym się zobaczyć go na topie. Nie chcesz dawać przewagi golda swojemu Mundo, chcesz dać przewagę golda swojemu midlanerowi, swojemu AD carry, komukolwiek, kto nie jest tankiem. Oczywiście Mundo, by the way, zaczął sobie grę ze zmniejszeniem leczenia w postaci Bramble Vesta. Tak samo zrobił też Wunder, znaczy tak samo, pod względem zmniejszenia leczenia. Nie Bramble Vesta, bo on nie chce kupić to maila. Chce kupić Exe po prostu. Można już pokazywać, jak gram meczów? Mordeczko, ten mecz był wczoraj. Dlatego mówię. To nie jest na żywo po prostu. To nie jest komentowanie, to jest analiza. Jakby co, Kacper. Dalej mamy tego Heralda, no i przydałoby się go gdzieś zagrać. Obydwaj junglerzy akurat są na top lane'ie. Wunder pozwala sobie na za dużo, bo wie, że ma junglera swojego, ale nie wie tego, że jungler przeciwny już w tym momencie się pojawił. Jankos zaczyna walkę. Za szybko zagrany ultimate, bo nie użyty na dwóch. Inspired już był prawie w zasięgu. Flash Renekton i dzięki temu bardzo łatwo zostanie zabity Inspired.
Inspired. Inspired nie miał do końca tutaj co zrobić, ale cofnijmy to sobie odrobinę. Po pierwsze, trochę za szybko zagrany Ultimate Jankosa, to mi się nie podobało, bo patrzcie. W tym momencie zagrywa Ultimate'a, kiedy channeluje swoje W w jego. Gdyby kliknął swojego Ultimate'a dosłownie pół sekundy później, kiedy tutaj w jego podchodzi, to użyłby Ultimate'a na dwóch i zadałby więcej obrażeń, bo oczywiście Ultimate Diany zadaje więcej, kiedy trafiamy dwie osoby naraz, więc to jest za wcześnie tutaj zagrane Ultimate ze strony Jankosa, ale z drugiej strony pewnie chciał przytrzymać odłam, żeby po prostu nie zabił on w tym momencie Wundera. Wunder ma pełną furię, więc jego spele są super mocne, ale nie może w tym momencie podejść. Na razie Jankos musi tankować na sobie dwie osoby. Inspired nie decyduje się na razie na zagrania Ultimate'a, mimo że ma go dostępnego. Czy Ultimate w tym momencie po prostu z Smite'em nie zabiłby Wundera? No oczywiście Wunder musiałby odfleszować do tyłu, ale byłby to chyba lepszy rozrachunek niż to, że umarli, co nie? Zobaczcie, że gdyby w tym momencie zagrał RK, RK ma cutstime dość duży, więc na pewno Wunder by odfleszował, co nie zmienia faktu, że musiałby odfleszować do tyłu, a nie do przodu. Tymczasem zaraz Wunder sfleszuje z wzmocnionym W, więc Inspired dostaje bardzo długiego stuna, wzmocnione Q, w tym momencie zostaje po prostu zabity bez żadnej możliwości po prostu obrony tego. Odłan nie ma dostępnego Ultimate'a, czy Jankos będzie flashował? Nie decyduje się na tego flasha. Prawie mnie to zdziwiło. Myślałem, że Jankos tutaj flashnie z A i zabije. Myślałem, że ma taką możliwość, szczerze mówiąc. No właśnie wiem, że chciał odciągnąć Mundo, tylko wiesz, te pół sekundy wydaje mi się, żeby nie zrobiły różnicy. Okej. Leciał teleport Capsa, ale został przerwany R-ką Oriany, tak? To też widzieliśmy. Tak, tak. Nie zmieniło to nic. Nie zmieniło to nic w zasadzie. Został zużyty Ultimate Oriany za to. Jankos, Boże, twój Caps, spuszuje sobie w tym momencie linię, weźmie wszystkie creepy. Nie pokusi się o Plate'a. Nie pokusi się o Plate'a, ponieważ pojawia od razu się zagrany teleport Oriany. Jeden auto-atak jakby się pojawił, to w zasadzie byłby wzięty Plate, ale to by było strasznie greedy, a jak wiemy, na takim poziomie nieczęsto się to opłaca. Dobra. Reckless... O, nie zobaczymy w tej chwili, co się dzieje. Dobra, my już to sobie omówiliśmy, więc my nie będziemy oglądać tej powtórki. Zobaczmy za to, co się tutaj działo. Dobra, mamy złapanego Nautiliusa, który ma dalej dostępnego flasha, więc nie wydaje się, żeby coś tu miało być zagranego. Nie ma jeszcze Ultimate Oriany, dlatego Reckless aż tak nie bał się tej kulki. No i zobaczmy, o tego Drake'a już zdaje się, G2 chce walczyć jednocześnie. Zobaczcie, mi przeszkadza. Ma dostępnego TPK Wunder. Nie ma go za to dostępnego Odwan, więc to byłby dobry moment na zaczęcie walki. Pojawia się natomiast zagrany Herald, który oczywiście pójdzie na mida, bo jest go najbliżej. Dzięki temu zdobędą sobie Prio zawodnicy drużyny Rogue, więc będzie to bardzo fajnie zagrany Herald. I tak Larsen dostanie z niego Golda, a dzięki temu może uda im się to przerodzić w tego Drake'a. Na razie Brown wskoczył sobie chyba plantem do pitu i zdaje się, że przejmują tutaj mimo wszystko zawodnicy G2 kontrolę, mimo że wydawało się, że ten Herald zapewni Prio, ale niespecjalnie się to udało, więc ostatecznie oddają oni tego smoka. Wydaje mi się, że nie mieliby jak teraz tego wygrać rzeczywiście. Oriany dopiero przyszła w trakcie, ale czy tutaj botlane drużyny Rogue nie mógł pokusić się o trochę więcej walki z tym solo Braumem, który zajmował, z Mikim, który latał po picie? Ciężko powiedzieć, jest flash od Mikiego od razu Hansame, bardzo fajnie zagrane combo, jest zagrane Ultimate Recklessa, który przedłużył CC po od razu stunie Brauma, to będą dwa kille, bardzo szkoda, że dla Mikiego jak dla mnie, bo bardzo chciałby w tym momencie Jankos dostać killa, siedzi na trzech asystach, no ale co oczywiście lepszy taki niż żaden, chodzi mi o to, że Trimby już użył flasha, więc myślę, że tutaj spokojnie dało się oddać tego killa, no ale takie rzeczy się zdarzają. Powinienem o tym wiedzieć, ostatnio miałem Thresh'em 5-0, to nie powinno się zdarzyć. Patrzcie, jest stun i od razu jest RK, więc CC jest bardzo przedłużone, Hansama nie miał przez to jak flashować, nie miał jak ani przez chwilę flashować w stronę swojego towera. Bardzo ładny. Bardzo ładny. No, komentatorzy zresztą mówią dokładnie to, co ja. Przydałoby się rzeczywiście rzeczywiście oddać tego killa. W sumie nie wiem, czy ja dźwięk mogę udostępniać dalej, więc może go wyłączę. Może będziemy sobie obraz oglądać na wszelki wypadek, żeby mi potem nikt nie wyleciał z pozwem. Zamiast tego puścimy jakąś muzyczkę w tło. Bardzo cicho, żeby było słuchać moje pierdzielenie. Dobra. No i co? No i co? Na razie zdaje się, że Swap zostanie zagrany.
drużyna G2 już powoli, o, nie weźmie tego Warda niestety, będzie musiał użyć do tego swojego control Warda, żeby być w stanie zdenajować tutaj wizję przeciwników. Reckless, zostaje podjęty Herald, między innymi dlatego, że został podjęty ten tradzik, tak? Znaczy swap, przepraszam. Zawodnicy botlane'u drużyny G2 udają się na topa, żeby wykorzystać przewagę liczebną. Oczywiście tym samym odpowiedziała druga drużyna. Mimo to w tej chwili wydaje się, że botlane jest dużo silniejszy drużyny G2. Reckless ma już Mythica i całe buty. Nie może się tym samym, wow, ta kotwisa bardzo, bardzo ledwo zmicowała, tutaj mogło być ciepło, więc niewiele brakowało dla Reklesa. Tytuł zmień, racja, już nie, to robimy. Omawiam se G2 versus RG. Nie wiem nawet, czy Rogue można skrócić w RG, ale tak zrobiłem. Okej, okay, tutaj powinien być kill na tym Nautiliusie. Nie wiem, czy coś więcej się uda. Fajne wejście Jankosa. Zostaje on wyjęty R-ką Kalisty. Wchodzi z powrotem, co jest trochę błędem. Jankos ostatecznie flashuje, żeby złapać Inspired'a, ale zdaje się, że nie będzie za tym specjalnie follow. Trochę szkoda tego Flash Ultimate'a. Ale w takich sytuacjach nigdy nie wiesz, czy twoja drużyna będzie w stanie dołożyć tę małą cegiełkę i dzięki temu uda się to przerodzić w zabójstwo czy nie. Więc w ogóle mnie to nie dziwi. Nie uważam tego za jakiś specjalny błąd. Tymczasem wyświetla nam się powiadomienie o tym, że to był 2000 już kill Reklesa. Rekles po champion. Odwan zostaje tutaj troszeczkę osamotniony, jest na trzech przeciwnikach, ale na razie dalej decyduje się walczyć. Reckless nie ma dostępnego, no ma dostępny już skok, bo użył swojego E i wystakował w pełni, więc mógł użyć dzięki temu skoku dwa razy, gdyby go nie miał, mogłoby się to źle skończyć. Oczywiście schodził on za Mundo i wydawało się, że będzie chciał go przerzucić do swojej drużyny, ale wiemy, że Mundo pasywa nie pozwoli mu przyjąć CCK, więc niespecjalnie dało się tutaj cokolwiek zrobić, szczerze mówiąc. Zmienna G2 versus RGE. No dobra. Moment, co? Analiza? Co tu się stało? Z tym opisem. Dobra. Dobra. Dziwnie to wyszło. Okej. Okay. Misklika, spoko. Okej. Szybałem. Dobra. Podoba mi się to, jak G2 gra tę grę. Fajnie ją grają. I to na Rogue, które gra w tej chwili bardzo dobrze generalnie tego splita. Chciałbym zobaczyć G2 na Worldsach wygrywające. Bardzo bym chciał. To może być jeden z ostatnich sezonów, jeżeli nie ostatni, w którym mogą tak zagrać jak dla mnie. Jankos jest już stary. Okej, okay, mamy tu wyłapanego Trymbiego. Unika Q, ale dostanie Ultimate'a. Będzie i tak miał się jak straszować do ściany Protobelt ze strony Jankosa, który pokazuje nam właśnie, dlaczego Protobelt jest najbardziej obleganym itemem na Dianie w wysokim elo. Nieważne, czy masz obrażenia, jeśli nie jesteś w zasięgu, to ich nie zadasz. Tymczasem dzięki Protobeltowi dostajesz nie tylko dash, ale i movement speeda, więc jesteś w stanie w ogóle zadać te obrażenia. No cóż. Skończyło się to na killu na supporcie, jest to jakaś mała przewaga, zobaczymy na co zostanie przerodzona. Reckless ma tak dużą przewagę, że sam w tej chwili splituje na midzie i niespecjalnie może do niego w ogóle wyjść Hansama, jak widzicie, tak? Więc tutaj, no, przewaga Recklessa jest ogromna, a bardzo chcemy widzieć Recklessa na takiej przewadze, on jest wtedy niesamowicie niebezpieczny. Jankos, Wunder i chyba Miki są starzy. Nie wiem jak Miki, ale Jankos i Wunder. Wunder jest trochę mniej stary, powiedzmy, od Jankosa, co nie zmienia faktu. Przecież już ustawiłem Krzychu, co nie zmienia faktu, że wydawało się, zwłaszcza po tych ostatnich bardzo nieudanych splitach, że po prostu już nie mają formy obydwaj. No i cóż, zobaczmy jak to się będzie dalej układało. Jest kolejny smog, który zostanie podjęty. Już tutaj resetuje się drużyna G2, oczywiście. To na pewno poleci ponad cały item dla Reklesa. Tancerz został kupiony, staje się, że cały item po prostu i dwa kontrolwardy. Uzupełniony składzik. A, bardzo dużo punktów w wizji, by the way, ma Reckless. Tymczasem Wunder ma 7. No cóż, no, powiedzmy, że głównie grał na linii. Luz krzył. Dobra. Także cóż, zobaczmy jak to wygląda. Wunder ma przewagę nad Mundo znaczną. Przewaga w farmie, przewaga w itemach, przewaga w zdobyciu killa. Jankos ma 5 asyst, Inspired ma tylko 2 wyniki. Oczywiście Inspired zrobił solo Drake'a i solo Heralda na początku gry, co nie zmienia faktu, że może mu się to nie opłacić, bo w tej chwili wcale nie wygląda to za dobrze. W tej chwili wygląda to, jakby nie był w stanie następnie w tej grze zrobić zbyt dużo, bo jest do tyłu już w tym momencie.
Ma chociażby level do tyłu, ale no bardziej chodzi mi o sytuację w goldzie. Jankocowi bardzo by się przydał kill, co prawda, ale niestety nie udało mu się go złapać. Caps na przewadze, przewaga creepów, kill, asysta. Reckless na ogromnej przewadze, tak? 4 kile więcej, 2 asysty więcej i tak creepy większe. To jest bardzo typowe dla Recklessa, że on na początku się defi, gra bezpiecznie. Jest epek na plecach Capsa zagrany, zobaczymy czy będzie miał jak uciec. Ma dostępnego flasha, ma dostępnego dasha, zdaje się, że nic tutaj się nie stanie tak naprawdę. Więc ten epek jest bardzo questionable, nie mam pojęcia co tutaj się stało. Dla Recklessa to jest dość typowe, żeby on grał na początku bardzo powoli, stabilnie, ale jak już zdobędzie przewagę, to jest bestią. Także no w tej chwili ma tę ogromną przewagę. Miki też ma w tej chwili 2-0-5, piękny wynik. Nie ma błędów na razie, za to jest dużo partycypacji w killach drużynowych. Więc wygląda to ładnie, wygląda to ładnie. A nie ma tu wizji, myślę, że Miki będzie mógł się tutaj pokusić o wejście, ma dostępnego flasha, czy będzie go chciał zagrać. Z wymiana flashy z midlanerem jako support zawsze jest warp praktycznie. Jest mocne wejście Inspireda, nie mieli świadomości, że tutaj on się w ogóle znajduje, jest zagrany też od razu teleport. Czy Caps będzie miał jak uciec? Ma jak, ma tutaj dużo teammateów, więc Mundo nie zdecyduje się chase'ować. Zdaje się, że na tym się to skończy, jest to kolejny teleport, którego bez żadnego problemu są w stanie wymusić przeciwnikom zawodnicy G2, bardzo fajnie. Viego próbował i no Viego jest w stanie prawie zone-shotować, on dużo zrobił obrażeń. Nie zagrał Erki, chociaż niewiele już brakowało, żeby był w stanie ją zagrać. Tak czy inaczej, to o czym mówiłem na początku, jak jesteś supportem i wchodzisz na przeciwnego midlanera, zawsze jest warp wymienić się flashami, zawsze. Zobaczcie, że nawet wardy są oddawane AD carry, żeby miał jak najwięcej golda, to też jest dość typowe dla takiego poziomu rozgrywki. Dlatego też ma tyle punktów wizji, nawiasem mówiąc, Reckless. Tak czy inaczej, taka wymiana zawsze jest warp, dlatego że ty jako support, jak cię wyłapią, to nie jest tak źle, jak cię wyłapią jako te Oriane midlanera. Poza tym nie będzie mogła dzięki temu zrobić chociażby flash ulta, co jest także bardzo istotne. Także ta wymiana jest bardzo fajna dla G2. No i oczywiście zostały zużyte obydwa teleporty. Także w tym momencie Caps zostaje posłany na bota, ma teleporta, Mundo nie ma. Przydałoby się sforsować Barona. Jeśli G2 sforsuje teraz Barona, to przeciwnicy nie będą mieli jak odpowiedzieć teleportem i powinni wygrać po prostu przewagą liczebną. Także zobaczymy, co tutaj zostanie zrobione. Najpierw jest Prio na midzie. Wunder też ma dostępnego teleporta, ale on akurat splituje topa, więc będzie tuż obok tego Barona. Zobaczymy, co się stanie, ale myślę, że dałoby się powoli zacząć forsować tego Barona. Na razie nie decydują się jeszcze na to. Nie sądzę, żeby byli do tego jakoś strasznie zmuszeni, bo to oczywiście zawsze jest podjęcie ryzyka. Możesz zostać zaoutsmajtowany, zwłaszcza teraz, kiedy przewaga levela niespecjalnie daje przewagę smajta, chociaż na ten moment i tak pozostają na tym samym levelu Jankos i Inspired. No i zobaczmy. Coraz bardziej wypychają przeciwników z dżungli. Zobaczmy, czy nawet te wilki zostaną zabrane Inspiredowi. Chyba będzie on po prostu smajtował, tak? Tak też się dzieje. No cóż, został użyty smajcik. Co prawda będzie drugi za 15 sekund, ale... No i będzie on mógł go już użyć w walce na pewno. Jest forsowany tower na midzie. Jeszcze bardziej zawodnicy G2 chcą ich wypchnąć. Im dalej będą, tym łatwiej będzie im sforsować Barona. Tym większy dystans będą mieli przeciwnicy drużyna Rogue, żeby dobiec do tego Baron Buffa, tym łatwiej będzie go sforsować. Tymczasem dalej przewaga teleporta będzie obecna jeszcze dość długo, jak widzimy, dopiero koło połowy, trochę ponad połowa cooldownu na tym spelu została wykorzystana. Coś się czai tutaj Reckless z Mikim, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek z Rogue tak naiwnie wszedł w te dżungle tutaj, to by było bardzo dziwne, to by było bardzo dziwne. Z jakiego powodu na Lucianie nie jest grany Kraken? Dodatkowy dash, dodatkowy burst, bo on jest trochę jak midliner. Czemu Lucian ma Cyrildę? Bo gra na bardzo armorowaty team. Okej, okay. Decydują się tutaj jednak na wejście, nie sądzę, żeby z drugiej strony miało się to skończyć zabójstwem, jest jednak przerwane, o, ale tutaj, podwójny ultimate zagrany ultimate Nauta, zagrany ultimate Hansamy, żeby uratować swojego supporta, więc kończy się to bardzo dobrze, bo tutaj z tej strony od G2 poleciał tylko ultimate Brauma, więc to jest znowu dobry moment na razie Smoka, niedługo Barona. Teleporty niedługo przyjdą, więc szczerze mówiąc chyba skończy się to na Smoku, na razie ten Baron nie zostanie i jeszcze tutaj raczej podjęty. Czy Caps zostanie? O! Został trafiony, robi się problematycznie. W tej chwili musiał użyć swojego dasha właśnie z tego itemu, o którym przed chwilą mówiliśmy. Caps zostanie chyba uratowany? Tak, tutaj Jankos zdaje się będzie w stanie po prostu ultimate'em przytrzymać swojego przeciwnika. Trochę późno się pojawia ten teleport Wundera, nie sądzę, żeby miał on cokolwiek zmienić, chyba że dogoni on flashem, ale niespecjalnie. Niespecjalnie ma jak. Oczywiście Oriana ma dostępnego bonus, movement, speeda. Co to za TP? No chyba bardziej na tego Larsena, bo jakoś tak późno został zagrany. Wow, ale tymczasem dogoni go tutaj. Zostanie zagrany stun, oczywiście jest on sam, więc to będzie jakaś taka mała wymiana. Jankos już w tym momencie robi solo smoka, to jest ten
ten etap, w którym solo smok jest bardzo łatwy dla junglera oczywiście. Także wow, ładnie zagrana gra jest naprawdę. Ten teleport był trochę średni. Ale już niedługo będzie można podjąć Barona, o ile w ogóle się na to w ten sposób zdecydują. Jest zagrany flash ze strony Reklesa, wiedział on najwidoczniej, bo inaczej myślę, żeby tego nie inwestował, z pewnością nie. Wiedział, że Larsen nie ma flasha, więc sam sfleszował, zdobywa zabójstwo. Jest martwy midliner drużyny Rogue. No i co teraz? No i co teraz? Jankos dalej nie jest zresetowany. On powinien mieć Zonię w bazie, myślę, przynajmniej. Więc on bardzo chciałby się cofnąć. Ma zegarek, więc i tak będzie miał ten efekt dostępny. Więc zobaczymy. Na razie powinna być wykorzystana przewaga na topie. Zobaczcie, że już tam coraz bardziej splituje caps. Tower ma bardzo mało zdrowia, zarówno na midzie, jak i na topie, więc prawdopodobnie i tu może on zostać wzięty. Co? Co? Co to było? Macie, zabijcie se tego nauta, pierdolę go. Co to kurwa było? Nautilius z 200 HP zostaje wrzucony w trzech przeciwników z jakąś chyba dziwną nadzieją, że cokolwiek tutaj się uda. Patrzcie ile on ma HP jak wpada. On ma 20 HP chyba, nawet nie 200. Co to było? Ja pierdolę. Nie, to Nautilius klika. To Nautilius klika, gdzie się wyrzuci. Słuchajcie, to co chodziło? On dostał bombę w trakcie tego. On dostał bombę w trakcie ulta i dlatego nie zauważył, ile ma zdrowia. Myśli, a spoko, mam pół HP. Pojawia się na przeciwnikach, ma 10 HP, umiera od jednego autoataku na Reklesa. Pojawia się teleport, bo już myślą, że tutaj będzie jakiś zajebisty teamfight. O, wchodzimy Nautiliusem. No, chyba nie bardzo. Zdaje się, że tutaj obydwaj zawodnicy od Rogue powinni umrzeć za coś takiego. Także oczywiście tak to się kończy. Nie wyzywaj Trymbiego. No, co mamy udawać, że to dobre było? No to było straszne, no. On chyba myślał, że nie dostaje bomby. No myślał, może nie zauważył, że dostaje tę bombę na efekcie Erki i Kalisty, no ale dostaje. Także wow. Także to było niesamowicie dziwne. No ale cóż, najwidoczniej nawet najlepszym się zdarza, nie? No także w tym momencie oczywiście, że musi zostać podjęty Baron, to powinna być bardzo łatwa wygrana gra. 11 tysięcy złota przewagi dla drużyny G2. Bardzo mi się podoba, kiedy widzę, że G2 ogarnęło dupę. Bardzo mi się to podoba. Choć to oczywiście był akurat błąd przeciwników, jasne, ale nie wydaje mi się, żeby Rogue grało fatalnie ten mecz. Wydaje mi się, że grają go tak w miarę standardowo. Inspired chodzi po te solo obiektywy i robi je. I wykorzystuje je w znakomitych momentach. Co nie zmienia faktu, że G2 zdaje się mieć odpowiedzi na to za każdym razem. A ty nie krytykowałeś kiedyś, jak twój widz robił budki, tabiczki na stop, a to Trymbi je robi? Zależy, zobacz. Trymbi je robi, ale Trymbi gra w tej chwili na dwóch AD Carry, Renektona. No, Diana mało to atakuje, ale nagra na dwóch AD Carry. No, to jest sytuacja wyjątkowa. Mamy bardzo mało AP damage'a, mamy bardzo dużo AD autoatakowego damage'a. Renekton też praktycznie damage autoatakami. Prawie wyłącznie, bo Q to jest mniejszość jego obrażeń. Większość to wuj autoataki, więc to czyni go dużo bardziej tankowatym. To mnie w ogóle nie dziwi. Tutaj zdecydowanie te tabiki są bardzo fajnym itemem. Co nie zmienia faktu, że i tak cały czas umiera. Widzicie, ta tankowatość nie daje mu super dużo, kiedy przeciwnicy mają aż taką przewagę. Zależy też poniekąd, jakim jesteś rodzajem supporta. Tutaj widzicie, że bardzo często fokusowany jest rzeczywiście support drużyny przeciwnej, ale raczej dlatego, że te pojedyncze kille strasznie dużo zmieniają. To jest kolejna rzecz, którą różni się Lec od normalnej gry. Nie wiem, gracie rankedy, wszyscy wy pewnie, co nie jest, którzy jesteście na czacie. Mieliście kiedykolwiek sytuację taką, że zabiliście jedną osobę, jaką jest support tank i wasza drużyna mówi, dobra, mamy przewagę, idziemy zrobić barona albo smoka. No ja się nie spotkałem, a gram na w miarę wysokim poziomie. Także Lec, a nasze solo queue, nie? No chyba trochę inaczej to wygląda. Tutaj zabójstwo na jednej osobie, nawet na tym supporcie, który... No jest tylko supportem tankiem, nie jest aż tak istotne u nas na solo queue. Nigdy moja drużyna wtedy nie powiedziała, mamy przewagę, forsujemy obiektywa. Nigdy, najczęściej, nie wiem, idą wtedy zdajwować i się zajmować. A tutaj to jest ogromna przewaga. Tutaj od razu smok jest wzięty i nawet drużyna przeciwna go nie kontestuje, bo wie, że nie ma jak walczyć.
Więc, no cóż. O, Odłan jest teraz sfokusowany. Pierwsze CC zostanie zblokowane. Wow, duże już obrażenia Enkosa. Zdecyduje się on użyć ultimate'a, bo to będzie zgarnięte zabójstwo. Dość questionable wejście od Trymbiego. Inspired próbuje coś zrobić, ale no tutaj jest po prostu zagrana Zonia. Flash od Bundera, czy on tutaj... Wow, prawie one-shotuje te Orianę, wow. Naprawdę dużo obrażeń, niesamowicie agresywne wejście. Dokładnie to jest to, co ja chcę widzieć u Rogue. Super agresywnego Bundera wchodzącego i burstującego znikąd przeciwnego midlanera, Reklesa, który będzie grał tak stabilnie na AD Carry, czego na ogół brakowało w tej drużynie. Czyste konto u Jankosa, czyste konto u Katsa, czyste konto u Bundera, czyste konto u Mikiego. Gra z jakąś... Czekajcie, z iloma golda? Z chyba 13 tysięcy golda przewagi. 18 do 1 w zabójstwach. Jeden tower do ilu? 9, 8? Kurde, nie widzę, bo mi to zasłania gówno. Do 8. No, wow, na drużynę, która nie jest przypadkiem w tej chwili pierwsza w tabeli. Nie jest w tej chwili pierwsza w tabeli ten? Rogue? No, wow. Dokładnie tak chciałbym widzieć G2. Dokładnie tak. No, piękna sprawa. To jest to, co ja chcę widzieć. Także mam nadzieję, że G2 tak będzie grało, a nie tak jak powiedzmy do tej pory. W ogóle G2 jakoś tak... G2 często gra dobrze na Rogue, a potem gra beznadziejnie. Nie wiem, o co chodzi. Ale tak czy inaczej, wow, fajnie, podoba mi się. Podoba mi się, tak chciałbym to widzieć.